Nasi nowi zawodnicy, jest z nami również trener drużyny Andrzej Szymański. Chcielibyśmy dzisiaj wszystkich nowych zawodników, ponieważ do tej pory prezentowaliśmy indywidualnie w inny sposób część nowych zawodników Stali Rzeszów. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować wszystkich Państwu i w dalszej części konferencji również przekazać informacje dotyczące spraw organizacyjnych, które są dzisiaj wymogiem PZPN-u i ustawy o imprezach masowych. Tą informację też również chcieliśmy przekazać, jak to będzie organizacyjnie wyglądało, bo pewne zmiany nastąpiły na naszym obiekcie. Także najpierw prosiłbym o zabranie głosu Andrzeja Szymańskiego i przedstawienie pokrótce swoich zawodników. Andrzej, zabierz głos. Tak, dzień dobry. No to mamy po kolei, od prawej przedstawimy. Mamy pierwszym zawodnikiem jest Michał Wrecki, który przyszedł do nas za linii Myślenice, gra na pozycji napastnika. Obok niego siedzi jego brat bliźniak Jakub Górecki. Z tego samego klubu gra na pozycji celnego pomocnika. Kolejnym zawodnikiem jest Rafał Zaborowski. Nominalnie lewy obrońca. Zasilił nas ze Zlicza Pruszków. Ostatni sezon był w tym klubie. Kolejnym zawodnikiem jest Kuba Gierz, bramkarz. Bramkarz. Wiadomo, że grał ostatnio w Górniku Łęczna. Kolejnym zawodnikiem jest Darek Słomian, środkowy obrońca. Nabytek z GKS-u Bełchatów. Następnie Mateusz Bilański, środkowy pomocnik, defensywny pomocnik, młodzieżowiec. W ostatnim sezonie grał Bieszczady, Rzeszyki Dolne, a wcześniej grał w klubach krakowskich młodzieżowych. I ostatnim naszym nabytkiem jest Dawid Florian, skrzydłowy, boczny pomocnik, przyszedł do nas z Lecha Poznań. Jeżeli chodzi tutaj o braci, że tak mogę powiedzieć, obserwowaliśmy ich już od jakiegoś czasu. W rundzie wiosennej wyglądaliśmy w jednym meczu. Myślę, że mają wielkie szanse, by tutaj naprawdę zaistnieć na drugoligowych boiskach. Potencjał ku temu mają, umiejętności już też nie małe. Liczymy bardzo, że będą wzmocnieniem naszego zespołu. Zwycięskiego sporu się nie zmienia, czy to znaczy, że Pan też nie zastanowił tych zmian, czy się na pewno tym zastanawia, czy generalnie tak kilka słów też wywalu, jak to jest z rozpoznaniem zabawi, bo ona dopiero inauguruje ten naprawdę pierwszy mecz. No, tak inauguruje, myślę, że informacje, jakie posiadamy, wystarczą nam dobrze rozpracować ten zespół, a czy skład się zmieni, tego nie wiem. Wszystko w zależności, jak będzie się zdrowiem poszczególnych zawodników, jaka będzie dyspozycja i forma. I wówczas określa, jaka będzie pierwsza gimnastka. Ja nie jestem typem trenera, który z zasady zwycięskiego sporu się nie zmienia taktykę na dany mecz. Taktyka na dany mecz jest inna. Te zawodnicy pod daną taktykę mogą być inni, tak więc nie wiem jeszcze, jak będzie nastawiona. A uśmiechnięcie w ogóle. Zadowolenie, że to są w Stali Rzeszów. Drużyny drugoligowe, mające swoje aspiracje. Wiem, że to jest... Lekano, że zyska, proszę.